Cześć, z tej strony Claymore Shimps. Słuchajcie, dzisiaj jest jak zwykle dzień podmian i baniaczki rozstawione po całym pokoju. No upały doskwierają, więc włączona jest klimatyzacja. Ustawiłem ją wcześniej na 23 stopnie, no ale było trochę za chłodno, więc 24 stopnie. No bardzo często pytacie się, jak utrzymać temperaturę w upały, jak sobie radzić z tymi upałami. To słuchajcie, ja używałem wielu środków. Używałem wiatraków, używałem termoregulatorów, natomiast koniec końców uznałem, że klimatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dobre, szybkie schłodzenie małego pomieszczenia. No to jest model Gree Bora 2,5 kW. Chyba najmniejsza, słuchajcie, inwestycja taka to jest no niestety kilka tysięcy, natomiast no słuchajcie, jest to na pewno rozwiązanie, które uspokaja człowieka w momencie, gdy ta temperatura jest dość wysoka. Dzisiaj termometr w piku pokazał 37 stopni, no to masakra. To takie słońce świeci na dach, które rozgrzewa budynek i siłą rzeczy no później ten budynek oddaje ciepło do środka. Ale słuchajcie, ja też dzisiaj chciałem poruszyć jeden bardzo ważny temat, bo lato to taki okres, w którym rodzi się bardzo dużo maluchów. Mamy bardzo dużo samic z jajami i no chcemy, żeby ten okres letni jak najbardziej zaowocował nam dużą populacją, która sobie w międzyczasie będzie rosnąć. Poczekaj, kochanie, przyszła moja żona. Ja myślałam, że to śpisz w domu. My jesteśmy w trakcie podmian. I słuchajcie, no mówiłem, no chcemy, żeby ta populacja była jak największa. Kochanie, do nas coś od siebie? Pozdrowienia i idę sobie robić swoje. Pa, pa. I słuchajcie, no chcemy, żeby ta populacja była jak największa, żeby do tej zimy zbiornik był w setkach, tysiącach krewetek, żeby przeżywalność maluchów była na dobrym poziomie. I słuchajcie, używam naprawdę różnych podłoży i uważam, że podłoże ma spełniać pierwszą podstawową rzecz, to jest zbijać pH do tych 5,5, 6 czy 6,5 w zależności od krewetek. Tutaj patrzycie na zbiornik dwuletni na iście i jak zobaczycie, maluchów jest bardzo dużo, przecinki też biegają, na przykład o, tutaj uchwycimy kilka. Tutaj mamy podłoże Ista Shimpso zmieszane ze starą Adą Amazonią, a tutaj mamy podłoże Ebi Gold. Podkreślę, podłoże Ebi Gold jest dostępne u kolegi Krewetkowiec na Allegro. Znajdziecie go w bardzo prosty sposób. Maluchów, zatrzęsienie. Więc ja uważam, że podłoże jest kwestią drugorzędną. Natomiast bardzo ważna jest stabilność i na tej stabilności powinniśmy budować nasze umiejętności akwarystyczne, nasze umiejętności krewetkowe. Jeden mały tip z mojej strony, jak tą przeżywalność maluchów poprawić. I myślę, że zarówno mogą z niego skorzystać doświadczeni hodowcy, jak i osoby, które hodują krewetki krócej. Słuchajcie, jeżeli w zbiorniku zobaczycie nowo narodzone przecinki, ja nie mówię już o takich krewetkach, tylko takie nowo narodzone, takie ociupinki, może gdzieś tu na liściu znajdziemy, to nawet nie jest nowo narodzona krewetka, to już jest krewetka kilkudniowa, to ja mam sugestię, żebyście się wstrzymali z podmianą wody na kilka dni. Żebyście dali tym małym krewetkom się zaklimatyzować w tych nowych parametrów. Żeby one złapały troszeczkę parametry otoczenia i po jakimś czasie, po tych 3-4 dniach możecie podmienić. No jeżeli chodzi o podmianę, to ja zawsze będę lobbował mniejsze podmiany wody. Zobaczcie, jak się kłócą. Dwie samiczki się kłócą o dostęp do pokarmu w danym miejscu. To jest fajne, to akurat zachowanie bardzo lubię. No ale wracając do tematu, ja będę zawsze lobbował
małe podmiany wody, żeby nie wprowadzać szoku tym krewetkom i żeby cieszyć się dużą populacją. Dlatego przyjmijcie, że na zbiornik około 40-50 litrów podmieniacie 2-2,5 litra wody i to w zupełności powinno Wam wystarczyć. Zawsze możecie w tygodniu zrobić podmianę korekcyjną, ale taka podmiana nie spowoduje szoku u krewetek. I druga rzecz, bardzo często pytacie mnie, czy woda może stać tydzień, dwa, trzy tygodnie. W oparciu o swoje doświadczenia, zwłaszcza ostatnie, powiem Wam, im woda krócej stoi, tym jest lepiej. I każdy popełnia błędy, ja też popełniłem ten błąd, że wodę za długo trzymałem. No i teraz widzę, że po tych trzech, czterech podmianach, które wprowadziłem do zbiorników, to te zbiorniki odżyły. I tutaj macie kolejny zbiornik na całkiem innym podłożu. To jest Environment Aquarium Soil. Podłoże około roku. Zakładane z Piotrkiem ze krewetki. No i słuchajcie, jeżeli macie wątpliwości, no to popatrzcie na maluchy. Popatrzcie na populację i co tu się dzieje. I dlatego ja twierdzę, że podłoże jest drugorzędną kwestią, jeżeli chodzi o dobrze dojrzały zbiornik, bo mamy tutaj bardzo dużo roślin i te rośliny pochłaniają zanieczyszczenia z wody. Mamy też filtr podżwirowy, który robi robotę i mówię, ważne jest, żeby dobrze dojrzeć zbiornik, dobrze przygotować podłoże. I teraz mamy kolejny zbiornik obok, który ma wysyp małych. Ja już o tym zbiorniku Wam mówiłem, bo to jest podłoże, którego ja wcześniej nie miałem. To jest JBL Shrimp Soil i na tym mam na tym dwa zbiorniki, dwa w miksie podłoża. I powiem Wam, że na tym zbiorniku jest pierwszy wysyp małych. Ja jeszcze czekam na Super Red Krystale, tam już samiczka nosi jaja. Ale również to jest dowód podłoża, które trzyma wyższe pH, bo u mnie jest około 6,5-7. Jakby nie ma to znaczenia, bo ten zbiornik w mojej ocenie krewetkom służy i jakby przestałem badać parametry, przestałem ingerować, zwracać uwagę na ten zbiornik w takim kontekście. Raczej skupiłem się na tym, żeby obserwować zachowania krewetek, które mnie w żaden sposób nie niepokoją, a populacja jasno stanowi o tym, że no dzieje się tutaj dobrze. Więc słuchajcie, podłoże dla mnie naprawdę drugorzędna sprawa. Ja mam na sklepie Master Soila, mam na sklepie Envy, mam na sklepie Shirakure, mam na sklepie JBL-a, no, który się koniec końców skończył. Będę miał Benibachi, będę miał jeszcze kolejne podłoża. Jakby dla mnie ważniejsza jest kwestia wystartowania zbiornika. Jeżeli ktoś uważa, że to podłoże jest lepsze, a tamto jest gorsze, no to w mojej ocenie jeszcze ma dużo do nauki i dużo do zgłębienia wiedzy. Natomiast słuchajcie, ostatnio w naszym świecie krewetkowym znajduje się bardzo dużo zarozumiałych ludzi, którzy myślą, że po 2-3 latach hodowli pozjadali wszystkie rozumy i totalnie zamykają się na nową wiedzę, więc ja przywołuję do rozsądku takie osoby, bo ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, tak? Twórzmy fajną społeczność, która się wspiera, która pomaga sobie w trzymaniu krewetek, nie hejtując innych i pomaga osiągać sukces, bo to dla mnie jest najważniejsze i zawsze taką idea mi towarzyszyła w momencie, gdy miałem hodowlę, gdy zaczynałem te krewetki, a kanał powstał z żądzy wiedzy i zgłębiania tego, jak to robić skutecznie, bo początki były bardzo trudne. Ja wierzę, że Wasze początki też nie są często łatwe, bo piszecie do mnie, dzwonicie do mnie i ja bym chciał tym kanałem, tym sklepem, tym miejscem, które stworzyliśmy razem z moją małżonką, dać Wam odpowiedź na to, jak trzymać krewetki z sukcesem. Więc dzisiaj moja rada jest taka. Jeżeli macie maluszki nowonarodzone w krewetkarium, nie podmieniajcie wody przez kilka dni, a gdy już zaczniecie podmieniać tą wodę, podmieńcie mniej.
zamiast tych 5 litrów, które podmienialiście, podmieńcie 2. Naprawdę nic złego się nie stanie. Macie tutaj tego dowód. I tak jak patrzę na te zbiorniki, to teraz myślę sobie, że mogę robić już niedługo dobrą selekcję, bo jest z czego wybierać. No i oczywiście moje PRL-ki. Też selekcja, ale bardzo ładne i ja czekam, aż te krewetki dorosną, bo naprawdę one potrafią się zmienić z dnia na dzień. No i mamy tutaj zbiornik z boaskami. Też maluszków jest bardzo dużo, dlatego podkreślę to. Zwłaszcza jeśli chodzi o wahania parametrów, musicie pamiętać o tym, że wasza woda RO, którą używacie do podmian, może raz mieć 6 pH, a raz może mieć 6,5 albo 5,5. Wprowadzając zbyt dużą podmianę, tworzycie zbyt duży szok i te małe krewetki po prostu mogą sobie z tym nie poradzić. Coś im strzeli w zwojach i po prostu padną i nagle cały miód krewetkowy wam zniknie i będziecie się zastanawiać, z czego to, a efektem i powodem tego może być po prostu zbyt duża podmiana wody i szok dla tych krewetek. Słuchajcie, część merytoryczna dzisiaj z mojej strony. Uśmiechnijcie się, życzę wam wspaniałego weekendu, wspaniałego tygodnia. Jeżeli macie pytania, nie wahajcie się do mnie zadzwonić, nie wahajcie się napisać maila. Z przyjemnością wam odpowiem na wasze pytania. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli możecie zostawić łapkę w górę i lajka, będzie mi niezmiernie miło. Trzymajcie się cieplutko i zawsze do następnego razu. Cześć, cześć.